Chodź. Chłopiec czy dziewczynka? Dziewuszka. Powinien trafić gdzieś na ten czas, żeby przejść w jakichś czystych, normalnych warunkach kwarantannę poszczepienną. No, my jak go zaszczepimy, to jest więcej niż pewne, że się pochoruje. O, jeszcze trochę oczko jedno zaropiałe. Takie zaropiałe oczko jest typowo dla upału. To jaka jest w tej chwili sytuacja z kotami w Toruniu, proszę powiedzieć? Sytuacja jest tragiczna. Wiąże się to na pewno z sytuacją finansową ludzi. Nie sterylizują kotów własnych. Ilość kocięt, które do nas trafia, jest dramatyczna. Ilość osób, które proszą o pomoc w sterylizacji, też jest większa niż nasze możliwości przerobowe. Adopcje stoją. Z jakiego powodu, pani zdaniem? Też uważam, że z powodu finansowego, jeżeli kogoś było stać na drugie lub trzecie zwierzę, no to w tym momencie takie osoby już na to zdecydowanie nie stać. A przy takiej nadpopulacji, jaka istnieje, to fajne domy zostały już dawno zajęte. Jeżeli my trzeci rok z rzędu przyjmujemy koło 1000 kotów, to proszę sobie wyobrazić, gdzie ja mam te koty dać. Co roku 1000 i 1000 i 1000.